No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was prawdopodobnie w przedostatnim już odcinku kampanii Call of Duty Vanguard. Moi drodzy, na samym początku prośba dla Was. Zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem już teraz. Jeżeli ten materiał wyświetlił Wam się w subboxach, YouTube strasznie ucina zasięgi na tej serii. Nie wiem czemu, dlatego fajnie, gdybyście pomogli. A nagroda będzie taka, że jeżeli tych łapek w górę będzie minimum 500 pod tym filmem do godziny 15 dnia dzisiejszego, to o godzinie 19 wleci ostatni odcinek z kampanii. Jeżeli Wam się nie uda, to nie bójcie się, po prostu to zostanie opóźnione o 24 godziny. Także tyle słowem wstępu, a my lecimy ze szczurami Tobruku. Tutaj podgłośniłem grę i możemy ruszać. Ładnie, ładnie świeci księżyc. Pierwszy raz sterujemy teraz tym, nie? Ładunki są gotowe. Nowym bohaterem. Sami je podłożyliśmy. Ser. Na stanowiska. Okej. Sami pozycje. Musimy zgrać to w czasie. To ja będę wysadzał. Musicie się skupić. Spokojnie, kolego. Chwila, co jedzie na przodzie? Kazałem być cicho. Sam się tym zajmę. Dzięki. Ser. Pierwsza skała to znacznik. Tak, wiem to. To czołg. Bystry jesteś, synu. Ten ma za gruby pancerz. Ładunki są za słabe. Cholera. W gąsienicę, tylko tak możemy go zatrzymać. Muszę się skupić. Czer, trzeba uszkodzić napęd. Chwila, nie! Rozproszyłeś mnie. Co ty pieprzysz? Myślał, że to mina. Lukas. Zdołasz wrzucić granat do środka tego czołgu? Kryć się! Zdołam. Fajcie się granatę! O! Pięknie, mam jeszcze więcej granatów. Zjedźmy na dół. Bomby gamą dawać mi. Let's go! Wybuchowy start, to mi się podoba. Łapcie kolejne. Skoro ich tyle mi gra daje, to skorzystam. Dobra, stun grenade. Let's go! Spokojnie. Wreszcie zdejmę. Let's go. Uważaj, cysterna! Rozwal to cholerstwo! Pięknie. O! Wszyscy? Nie, jeszcze i was więcej jest. Oh shit! Okej. To było blisko samobójstwa. Ale żyjemy, dobra. Dawaj Lukas, dawaj Lukas. Dobra. Lukas, ty sprawdź ten na końcu! Sprawdzamy. Ale co my szukamy tak naprawdę? O kurde! Dawaj go! O kurde, nie! Uratowałeś mi życie! Zostaw... Dostał w opony! Kurde! Daleko nie zajedzie! To miała być prosta zasadzka, a połowa zapasów poszła z dymem! Ser, w dole jest jeszcze jeden wóz! Weźcie szczury i to sprawdźcie, Jacobs! Chodźmy! Dobrze węszycie w tym brudzie. Kurde, co z tym ziomalem? Blue! Uratował mnie wariat. Mam nadzieję, że wszystko ok. Ruchy szeregowe! A po wszystkim wracajcie do obozu! On żartuje? To zajmie całą noc! Ruszaj szeregowy! Co, czego my w ogóle szukamy? Czekaj, jeden wciąż żyje. Naprawimy to!
Dobranoc, szwabie! Miało być ich więcej. Jeden trup w wozie, drugi musiał gdzieś uciec. Coś czuję, że mi się przyda ten kar. Im większa, tym lepiej. Świeża krew. Mamy trop. Dobry pomysł, Jacobs. Szeregowy, nie jesteśmy na ty. Jestem Des. A to Luka. I głęboko w dupie mamy twoją rangę. Okej, okay, tutaj krwawił. Jacobs. Tutaj. Nam szczurom nic nie umknie. Tutaj. Cicho. O? Słyszycie to? Do kogo czyżby on krzyczy? Czyżby było więcej? To jakaś pułapka. O kurde. Mamy na mapach. Kryć się. Nic tu nie wskuramy. Poradzimy sobie. Oszalałeś? Masz mnie i Lukasa. Oj, ale mis. Sorry, chłopak. Lecimy z nimi. Piechota na otwartej przestrzeni. Gość nie trafię. Zawsze cel. Nie, do przodu, do przodu. Przydałoby się ammo znaleźć. Okej, tu jest jeden. Aha, tu już nie ma ammo. Ty. Feindliche Infanterie! Jest getroffen! Okej. Noże do rzucania. Ty! Gdzie ty byłeś, dziadzie? Skampiony. Tak się wygrywa wojny! Odpalili flarę! Nikt jej nie widział. Dobrze. Przeszukamy teren. Dobra, pokażcie mi mapkę. Ej, znalazłem coś. Znasz niemiecki? Trochę. Tak, pewnie, że zna. Jeden z oficerów Rommla zatrzymał się tu, jadąc do jakiejś bazy. Nie wiem jakiej, nie poznaję niektórych symboli. Lepiej to sprawdźmy. Szwabska flara na niebie, ściągają wsparcie. Nie, wracajmy do bazy i zdajmy raport. I co mu powiemy? Nie wiemy, co to za baza. Nie jesteśmy amatorami, Jacobs. Damy sobie radę, Jacobs, gościu. Dobra. Tylko ammo. Zróbmy zwiad. Potrzebuję ammo. Tym razem może idźmy po cichu. Naprawdę tu nie ma amunicji? Luka, idziesz czy nie? No idę, gościu, tylko ammo potrzebuję. Czego nie rozumiesz? Ty, no nie gadajcie, że tu ammo nigdzie nie ma. O, z tego sobie mogę zebrać. Tutaj też? No dobra, no to 10 ammo w karze, 30 w Owenie. Damy radę. Coś czuję, że damy radę. Ta droga prowadzi prosto do obozu. Let's go. O kurde. O, może jednak nie damy rady. Biegiem do ruin. Może jednak nie damy rady. Chyba widzieli flarę. Ten blask na horyzoncie to pewnie niemiecki obóz. Nie wracajmy na drogę. Przejdźmy przez pustynię. No coś czuję, że z tym czołgiem to my się jeszcze spotkamy, nie? Kryć się szybko! Nie atakować! Okay. Kurwa. Nie popychaj mnie, ty. Niemcy w okolicy. Gdzie ty? Co wy robicie, chłopaki? Dobra, no wy to jesteście odpaleni pięknie. Trzeba po cichutku. O? Czekajmy ich.
immer weiter vorrücken. Was ist das Kapfenschein? Schaltet sie aus! Dobra, let's go. Dobra, tego się pozbędziemy zaraz, bo jest niewygodne. Byłeś blisko. Prawie ci się udało, stare. Prawie się obróciłeś na czas. Ty też. Ale jednak troszkę za późno, rozumiecie? Przyjaciel z Niemiec. O kurde. Dobra, coś czuję, że po cichu to my tego nie ukończymy. Oh shit. Jakiś plan, chłopaki? No to... Nie, no nie ma opcji, żeby nas nie zauważyli. Co? Chyba wszystko. Nie wsadzajmy znów kija w tą pistolę. To i tak jest hit, nie? To i tak jest hit, czyli tutaj trzeba było, ja myślałem, że tu mamy zostać, oni gdzieś skręcą. Oh my god, no to teraz mamy większe problemy. Cieknij przez pustynię, spoko. Możemy tu zostać. Musimy iść dalej. Ja pierdolę. Kolejny konwój. W nogi. Patrząc na umiejętności Niemców, to nie mam się czego bać, naprawdę, chłopaki. Nie mamy się czego bać. No widzieliście? Przeszli z centymetr obok nas i nas ledwo zauważyli. Idziesz w dobrą stronę? To jedyna możliwość, ty głąbie. Dość tego, Des. To nie są żarty. Muszę się napić. Pogadaj z Hamsem, zawsze coś ma. Co? Nigdy się nie podzielił swoją flaszeczką? Na pewno trochę mu zostało, przecież to cieniasz. Jeżeli dorwę kiedyś tę jego flaszkę, to dam wam łyka. Stójcie! Przed nami światło! O, obozik. Wygląda na obóz Niemców. Gdzie są wszyscy? Sprawdźmy to. Pewnie właśnie nas szukają. O, pięknie. Czekaj, co to jest? O, mniejsza z tym. Dobra, sprawdźmy mapę. Patrz tylko. Ten gość po lewej to chyba Rommel. Kim jest ten goguś? Poważnie? Szukamy informacji. Za to Des szuka piątej klepki. Boki zrywać. Zbieraj papiery. Wiesz, co ja widzę? Mnóstwo gówna, które może jebnąć. No i co powinniśmy z tym zrobić? Cóż, rozpierdolmy to w drobny mak. Mamy tu sporo celu. Po lewej park maszyn. Obok o, cholera jasna. Po prawej magazyn paliwa. Można go spalić. No co? Od prawej? Od prawej do lewej?
Chciałbym to po cichu zrobić, ale znając mnie, to mi się to nie uda. Tak czy siak spróbujemy. Spokojnie. Aha. On mnie tak o zauważył. Dobra, mam dość tego skradania się. Nie gramy w jakiegoś Metal Gear Solid, tylko w Call of Duty. Ty, ale nie rzucaj mi granatów, jak ja nie mogę wyjść. A ty jeszcze... Musisz to rozwalić od środka! Okej. O kurde, wy tu... Wy tu byli... Byliście. Dobre słowo, że byliście. Jazda! Pięknie, Luka! Został tylko czołgi zbrojownia! Luka pierwota! Wrogie posiłki! Mam go! Ciężarówki! Holy fuck! Rozwalić te bomby! Pozwolajcie mnie! Oczywiście nie ma mamo. Dobra. Muszę zdjąć te jakieś... Wrogowie przed nami! Przed nami, to było! No dobra, teraz możemy grać. Rozwalę to od środka! Że wy trzymacie takie rzeczy przy tym? Nigdy nie byliście mądrzy. Takie wrażenie. Kryć się! Pięknie, stary! Rozwal czołg, Lukas! Radaj mi, Amo. Nie to. Zaraz wybuchnie! Ej, jeden. To nie wybuchło jakimś cudem? Okej. Łatwiutko z wami. Łatwiutko, mówiłem. No i co, panowie? Tak nie chcieliście iść? A poszło łatwiutko. Piękne, Lukas! Chwila! Słyszycie to? Tak. To samolot! What the fuck? O, jazda!
Jak ja mam go niby zniszczyć? Wal do niego, przyciąga sztuka! Szlak! Jedzie więcej skopów! O kurwa! Stąd nie trafię! Nie wiedziałem, że stąd oni jadą. Przed nami! Majsterny granacie! Dobra, gdzie lata ten? Wraca Stukas! Uwaga! Ruchy! Czemu ja mam problem z... Już się dymi. Co to do dzieła? Zawraca! Jedno kółeczko zrobi jest po nim, nie? A wy nie możecie do niego strzelać? Proszę bardzo. STG będę strzelał do... Teraz! Ognia! Ja pierdzielę. Kolejna ciężarówka jedzie po pasie! Gdzie? Bo jest znowu... A, tutaj. Oh shit! Dalej nacierać! Już się za to biorę! Ci jeszcze żyją? Bajzany granaty! Widzę go! Znowu zawraca! Let's go! Dostał w końcu! Zalazł Romlowi za skórę. Zasłużyli tym na medal, a być może nawet na szacunek. Hams miał inne zdanie i w nagrodę trafili do aresztu. Ale Richterowi zależało na Romlu i jego związkach z Freisingerem. Ten głupiec słuchał Lukasa tak długo, jak tego chcieliśmy. Okej. Die Stadtverteidigung wurde durchbrochen. Das gesamte Personal wird über die Tunnel evakuiert. Zrozumiałem tunele. A dalej co było? Mamy coraz mniej czasu. Powiedz, czego Freisinger chciał od Romla? A myślałem, że chodzi ci o nasz oddział. Odpowiadaj, albo nic z umowy. Okej. Nie musisz się tak wściekać. Lukas nawijał jak mistrz. Nie musiał mówić Richterowi nic więcej niż to, co ten Szwab sam już sobie powiedział. Nie. Trzeciej Rzeszy. Oni żyją złudzeniami. Lukas walimy ich na łeb zaraz. Potrzebny był cud. Rzecz w tym, że szczęście mu sprzyjało. Ponoć piorun nie uderza dwa razy w to samo drzewo. A Lukas jakoś trafił najpierw do Tobruku, a później do El Alamein. Świat słyszał o zwycięstwie aliantów w Afryce Północnej, ale nie było ono zasługą ani brytyjskiego dowództwa, ani ciężkich czołgów. Lukas miał historię do opowiedzenia, a Richter wszystko chłonął. Okej. Wybronić Anglii! Wybronić wolności! Bronić naszego życia! Nie liczy się
Hams się dzisiaj nieźle podjarał. Pewnie już czuje awans. Ten kutas dostał od nas tyle danych. To jedyny plan, na jaki wpadł? Przecież to nie zadziała. Co on gada, Jacobs? Właśnie teraz osobiście dziękuję wam za wspaniałą robotę. Pieprzy. Za króla i ojczyznę. Nic tylko za króla i ojczyznę. Cholerades, czy to jest to, co myślę? Smacznego. Skąd ty to zwinąłeś? Leżało, to wziąłem. Ach. Jeśli cię z tym złapię, to już po tobie. Łyknę za to. O kurde. Cholera! Zaczynamy. Naprzód, naprzód! Nie stójcie jak kołki! Chodźcie! Jeden. No wcześniej! Czy ktoś mógłby uciszyć te wyrzutnie? Oh shit! Naprzód! Chronić czołgi! Kolejni frontu jeszcze daleko! Dalej, Blue! Gdzie twój duch przydomy? Infield. Nie ma go w multi, to już chyba wiemy, co w przyszłości dodadzą do multi. Nowy karabin snajperski. Ruchy, żołnierzu! Kurde, ile tu jest? Odeprzeć, skurwieli! Dawaj, 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 Lukas. Trzymać szwabą w stanie od czołgu! Pięknie, pięknie. Głowy nisko! Krzyk rozproszony! No, 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 do przodu, do przodu. Mordę! Jak on nie dostał? Dałaby się jakaś luneta na tym. Będę ukrywał, bo nie mogę już trafić. Lukas! Fuck! Trafże, Lukas! Pięknie! Dalej z czołgami! O! Ile tam ich jest! Dorwaliśmy drania! Naprzód! Słyszysz to? Jacob, przerwij ogień i zajmij się moździerzami! Robi się! Death, cholera jasna! Ruszamy! Bawcie się dobrze, dzieciaki! Reszta dawaj czeka, mi tego itreburska. Dobra, ruszamy! Dopóki Hubs siedzi w czołgu! Dobra, do dzieła! Dobra, drani! I ogowie! Gdzie te moździerze? Okopali się po drugiej stronie wraku! Mamy ammo, chłopaki. Ciężę jak na farmera! Skup się, Des! Mam jednego! Obrywają! Let's go! Double kill na koniec. Pięknie, dobra. Mamy ammo w tym itra? Tak. Przed nami kolejna załoga! Wysadź skurwieli w powietrze! Muszę chyba ich pierwszą wyciągnąć z tego. Widzę ich! Ci na górze są wyjątkowo irytujący. Dalej, nie odpuszczaj! Te gnoje z moździerzami sami się nie zabiją! To trafże w niego, Lukas! Pięknie. Pięknie. Fajki double kill. O kurde. Tu ich sporo.
się zgadzam. Sorry. Nie pomagacie mi w ogóle, no ja tu musiałem wszystkich sam zabić, nie? Legit. Moglibyśmy tędy przejść! Lukas, pomóż mi z tym! Jasne, jeszcze ja mam wam pomagać przenosić rzeczy. Ech, one man army, one man army! Jacobs, przechodź! Desk! O! Patrz, jak burdę! Hans nazywa to natarcie? Szwabska piechota rozwala nasze czołgi! No to dokopmy ich piechocie! Pewnie! Przemaszerujmy im pod lufami! Cóż, nie jesteśmy tu na wczasach! Tędy! Biegiem! Do okopu! Szybko! Okej, let's go! Nie wychylaj się! Kurwa, gdzie bluj! Głowa nisko, kryj się! Dostałeś? Mordy w kubeł nie bulgotać! Nadatują pomocę! Świetnie! Jak skończą, zajmiemy się resztą! Odeprzyjcie piechotę od naszych czołgów! O, co my tu mamy? Przygotujcie się! Lecą pomocę! O! No dalej, szczury! Oczyścić ciągłą drogę! O cholera jasna, Brenik. Reload. Krzyżowiec dostał! Cofnąć się! Celować w piechotę! Odeprzeć ją od ciągu! Sorry. Oczyścić okop! Czołgi muszą przejechać! Dobra, Bren na blisko może być ryzykowny, ale damy radę. Dużej tu. Zabijcie, skurwieli! O my god. Wszyscy? Wróg się wycofuje! Naprzód! Let's go! O oh my god, nie wychodźcie z okopu, chłopaki! No właśnie. Lukas! Pobudka! Dalej! Mam cię, słoneczko! Dam radę! Majorze, dziesiątkują nas! Wydałem rozkazy! Bronić tej pozycji! Osłaniać czołgi! Sir? Pan chyba sobie kurwa żartuje. My się nie cofniemy! Lotnictwo nie pomoże! Jeśli nie uciszymy tej artylerii, to nie będzie żadnego frontu! Znacie rozkazy! Pierwszyć rozkazy! Ruszamy na wzgórze! Sami? Tak! Idę razem z Desem! Amen, bracie!
Masz! Weź to! Jak załatwicie działa, to wystrzelcie flarę. Wtedy wezwę na pomoc bombowce. Ruszaj! Chodźmy! Damy radę, Des. Obyczaj chłopci Blue i wytrzymali. Holy shit. Dawaj, Des. Ja nie mam broni, ja mam tylko ten rewolwer. Na zlek na całe zło, szczury pustyni! Dobra, let's go, Des! O nie, nie trafiłem. Okej. KM? Oh my god. Pięknie. Aż sam sobie pogratuluję, stary. Kurwa! Tych dział pilnuje cała trzecia zespół! Czemu ja mam tylko ten rewolwer? To mnie zastanawia, nie? Des, przyjacielu. Hej. Rewolwer OP. Pompa? W sumie, na Szwabów pompa? Why not? Oj, ale nie... Może jednak tutaj była jakaś broń, nie? Tam, Sten. Nie, Wolfsturmgewehr. To ma odrzut, Jezus. A ten co... Ten co myśli, że go nie widać. Dobra, dawaj do góry. Des, dawaj, 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 dawaj. Wszyscy padli? Tak, nie ma za co. Tędy do dział. Wyobraź sobie minę Hamsa, jak nas zobaczy. Jasne. I tak powie, że był mózgiem całej akcji. Szlak, było blisko. Kurwa, bacz! Granata! Wyłazi się na słodę! Ten miał jakiegoś RPGa, dobrze go zauważyłem. Kolejny kam. Jak przeładuje, stary. Kurwa, wielki jak cholera. Łap z powrotem tego ziemniaka. Dobra, let's go. Czysto! Odpal flarę, Des! Let's go, brawo, Des! Jak tylko to zrobię, rzucą się na nas wszystkie Szwaby z okolicy. Musimy ich odeprzeć do przybycia bombowców. Pomóż z tym KM-em! Dawaj. Ty strzelasz czy ja? Dobra. Des, wystrzel flarę! To chyba ja strzelam. Pasuje mi to. Nie spodziewałem się takiego finału. A, pieprzyć to. Czemu nie? Do dzieła! A nie, to jednak on strzela. Szwaby idą na prawą flankę! Próbują nas oflankować!
wstać! Bóg do mnie! Tylko jeden? Nice. Okay, reload, reload, reload. Jezu, ile trwa ten reload? Panzerfaust. Let's go. Więcej taki! Znaczy celowania! Dobra. Spoko, 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 spoko. Stopy z prawej, Lukas! Osłaniaj prawo! Chillera, wariaci. Reloadzik. Pięknie, pięknie, ale to chyba jeszcze nie koniec, co? KM zdechu! To łap za karabin, to jeszcze nie koniec! No właśnie. Gdzie te bombowce? Niech lepiej się pośpieszą, póki prowadzę! Gówno prawda! Prowadzę! Ty lepiej walcz o remis! Nie do wiary! Lukas! Transportery jadą z prawej! O, widzę je! Jądło mu blaki! O kurde. Jeden wóz zniszczony! Reload, reload, stary. Dasz radę? Osłanie, osłanie. Let's go. To był ostatni! Jasna cholera! Słaby idą na lewą flankę! Stary, ja mam cały czas reloada na tym. Oh shit! Lukas! Szwaby wysłały czołgi! Czołgi? Kurwa mać! Ile? Co za różnica! Wal do każdego! Ty, jak ja broni nie mam, znaczy amo! Test to jeszcze nie koniec! Ilu zabiłeś? Test! O kurwa! Wstawaj, Des, no już! Ale jest lipa, ale jest lipa. Kurwa! Co jest? No, bombowce, nice. Tak, kurwa! Czas! Jacob czas! Widział była... twoją flarę! Była taka bez. Lipa. Bez. Czasem jedynym sposobem, by uczcić poległego żołnierza, jest dokończyć misję. Ale to nie takie łatwe, gdy masz na sobie jego krew. Powiedziałem to Lukasowi, gdy się poznaliśmy. Wojna nauczyła tego nas obu. Patrząc na Lukasa, alianccy dowódcy widzieli tylko ułomności charakteru. Niesubordynację, chamstwo. Cela nie była mu obca. Let's go! Idealnie pasował do mojej drużyny. I ma niezły prawy sierpowy. Więc to była historia Lukasa.